news. Trwa dosyć gorąca dyskusja wśród prawników i obrońców praw człowieka dotycząca tego czy stosowanie przez służby państwowe narzędzi inwigilacyjnych, jakimi jest pobieranie danych telekomunikacyjnych, czyli gdzie ludzie chodzą mając przy sobie telefon komórkowy, z kim się spotykają, czy opuszczają miejsce kwarantanny, czy jeszcze podróżują tam, gdzie nie powinni. Czy to jest zgodne z prawami człowieka i są co do tego bardzo poważne wątpliwości. Niedawno specjalne stanowisko wydał sobie sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wraz ze swoim zespołem eksperckim, w którym no właśnie eksperci, między innymi ja, bo do nich należy, zwróciliśmy uwagę, że właściwym narzędziem do ustalania, kto jest chory, a kto nie i kto może być zagrożeniem jako nosiciel koronawirusa, to do tego właściwym narzędziem, żeby sprawdzić, są testy, a nie używanie narzędzi, które się stosuje przeciwko przestępcom i w celu żeby zapobiegać przestępcom i wykrywać najpoważniejsze przestępstwa bo też nie do kradzieży kiosku okradania kiosku z papierosów bo wolno stosować te wszystkie narzędzia inwigilacyjne. Cały ten proceder wykorzystywania narzędzi służb specjalnych do walki z koronawirusem zaczął się w Chinach, gdzie się okazało, że oni dosyć szybko uruchomili system dzięki któremu potrafili na przykład identyfikować kto z kim jechał jednym samochodem, kto z kim jechał pociągiem w tym samym przedziale, kto siedział obok kogo w samolocie. W momencie, kiedy ustalali, że któraś z tych osób mogła być chora, natychmiast obejmowali kwarantanną, zresztą dosyć w tych chińskich warunkach nieprzyjemną, bo to było właściwie uwięzienie czasami we własnym mieszkaniu, a w czasami w jakimś innym miejscu. Więc ustalali to przy pomocy tych narzędzi, no, służących po prostu inwigilacji. Okazało się też, że monitoring miejski, monitoring na stadionach, monitoring na stacjach kolejowych, monitoring na lotniskach, też mógł być wykorzystywany do celu inwigilacji osób, no właśnie, podejrzanych o to, że są nosicielami koronawirusa. Na przykład okazało się, że można zdalnie mierzyć temperaturę osobom, przynajmniej tam, gdzie przechodziły pod, pod miarę nowoczesnymi kamerami. No. Unia Europejskiej to jest właściwie nielegalne. Tak? Zaczęły o tym mówić państwa europejskie, zaczęła o tym mówić również Szwajcaria, która co prawda nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest państwem jednak demokratycznym i praworządnym. Yy, no a trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektora 2002 łamane przez 53, yy, która mówi bardzo wyraźnie że, przepraszam, dyrektywa 2002 łamane przez 58, łamane przez WE i artykuł 15, ustęp 1 tej dyrektywy mówi, że e, przepisy o ochronie poufności komunikacji mogą być omijane tylko wtedy, kiedy są niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego dla celów porządku publicznego. To jest zachowania bezpieczeństwa narodowego, obronności bezpieczeństwa publicznego, czy też zapobiegania dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępstw. No, to, że ktoś jest zakażony koronawirusem nie znaczy, że popełnił przestępstwo, albo może je popełnić. W związku z czym jakby nadmierne, Środki inwigilacyjne wydają się być wyraźnym przekroczeniem tej dyrektywy, tudzież innych norm prawnych, bo są też bardzo wątpliwe z punktu widzenia polskiej konstytucji, jeżeli już mówimy o środkach stosowanych w Polsce. Są co najmniej bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o tak zwane ustawy branżowe, czyli ustawy decydujące o tym, co wolno, a co nie można poszczególnym służbom specjalnym czy policyjnym. Tam też jest bardzo wyraźnie wskazane, że pobieranie danych telekomunikacyjnych jest w zasadzie możliwe tylko do zwalczania przestępstw. Jest sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym, które też wskazuje, że dane telekomunikacyjne mogą być pobierane w celu przede wszystkim zwalczania przestępczości, a nie, a nie chorób, które podkreślam, dużo prościej, taniej i łatwiej byłoby, gdyby wobec odpowiedniej grupy ryzyka zastosować po prostu testy wykrywające Wykrywające koronawirusa. Tak więc okazuje się, że przy pomocy, czy nawet po, właściwie pod pretekstem walki z epidemią, uruchamia się nowe narzędzia inwigilacyjne, uruchamia się czynności operacyjno-rozpoznawcze. Do działań, do których nie są przeznaczone, i jeszcze do tego nie mamy żadnej pewności, że nie, jest są, nie są pobierane tylko te dane, które są niezbędne do celów medycznych, i też nie mamy żadnej pewności, że po zakończeniu epidemii te dane zostaną zniszczone, a nie będą siedzieć gdzieś w archiwach jakichś służb państwowych i po to, żeby łatwiej identyfikować ludzi, no właśnie podejrzewanych o różne rzeczy. Zresztą też chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt, że jeżeli na przykład dwóch polityków się spotka, i ustalone zostanie miejsce ich spotkania, albo, albo dwóch działaczy obywatelskich, albo polityka z, z działaczem obywatelskim, to można powiedzieć, co zresztą policja już sugeruje w niektórych protokołach, że doszło zagrożenia zdrowia i życia ludzi, ponieważ jeden pan mógłby zarazić, czy jedna pani mogłaby pana zarazić. Koronawirusem, tak? więc to jest, to jest czasami określane jako zagrożenie dla zdrowia i życia, tymczasem to wypełnia znamiona artykułu 165, który jest właściwie artykułem zapobiegającym działalności terrorystycznej. To, to, to ten artykuł mówi, że gdyby ktoś wysłał pocztą do Urzędu jakiegoś w Stanach Zjednoczonych, co miało miejsce w 2001 roku, kopertę z wąglikiem, to właśnie z tego artykułu powinno się go ścigać. Tak? W związku z czym, jeżeli my zaczynamy uważać, że służby państwowe mogą, do, mogą identyfikować osoby zakażone albo osoby podwyższonego ryzyka przy pomocy tego narzędzi, to właściwie natychmiast można rodzić obawę, że fakt spotkania kilku osób w stanie epidemii to jest zachowanie o charakterze terrorystycznym, które powinno być ścigane z, całym, z, całym, z całą stanowczością prawa. No, to właśnie bardzo niepokoi. Ja po raz trzeci podkreślę, że właściwym narzędziem do identyfikowania osób, które mogą powodować zagrożenie zakażeniem innych osób, to są testy, a nie, a nie narzędzia, narzędzia policyjne. To, co jeszcze szczególnie niepokoi obrońców praw człowieka, to jest to, że różne służby w różnym stopniu, w Polsce pewnego rodzaju perswazją, która zresztą jest bardzo trudna do, 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 do odmowy, że tak powiem tego, co policja próbuje perswadować, czy służby państwo próbują perswadować. Więc tą perswazją się aplikuje, instaluje w telefonach komórkowych podejrzanych osób, czy osób objętych kwarantanną, czy, czy osób w jakiś sposób inny wytypowanych, specjalne aplikacje, które identyfikują, czy te osoby się gdzieś y, przechodzą bliżej kogoś, kto nie jest zarażony, co oni robią, czym się zajmują, czy wychodzą z domu, czy nie wychodzą z domu, czy, czy spotykają się z kimś, czy się nie spotykają. No, znowu to jest bardzo, bardzo niepokojące. Ponieważ to jest tak, tak naprawdę bardzo poważne naruszenie prywatności i, i siłą rzeczy naruszenie, naruszenie praw człowieka. I y, znowu y, obrońcy praw człowieka, eksperci, prawnicy apelują: jeżeli tego rodzaju działania miałyby być stosowane przez służby państwowe wobec obywateli, to musi ktoś kontrolować, co tam jest pobierane, jak jest wykorzystywane, jak jest przechowywane, czy są pobierane dane. Inne niż niezbędne dla, dla zwalczania epidemii, bo oczywiście nikt nie chce zabraniać służbom medycznym y, 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 korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych, ale nie może się dodać z ewidentnym naruszeniem praw człowieka, z ewidentnym naruszeniem prywatności i bez gwarancji, że dzieje się to wyłącznie w celu zwalczania epidemii. No i na koniec, czy, czy jest jakiś sposób, tak, że jest, ktoś jest jednak uważa, że nie, nie, nie chciałby tak dalece swojej prywatności poświęcić dla walki z koronawirusem, że, że nie chce, żeby był identyfikowany, gdzie się przebywa, gdzie jedzie, czy, czy jedzie, z jaką prędkością, z kim się spotyka, albo żeby nie, nie życzy sobie, żeby mu założyć jakąś aplikację, która właściwie wszystkie jego funkcje życiowe obserwuje? No jest jest taki sposób. No. Oczywiście kosztem różnych przyjemności, które nam dostarczają. dostarczają smartfony i inne urządzenia, ale takim urządzeniem jest na przykład taki telefon. To jest telefon polowy Armii Radzieckiej, później także Armii Polskiej, Ludowego Wojska Polskiego. To jest radziecka technika z lat 40. czy już 50. No i to jest nie do podsłuchania.